Witajcie serdecznie. Poświęcę tę chwilę czasu, aby pochylić się nad problemem małżeństw, które postanowiły się rozwieść. Lub małżonków, którzy postanowili oddalić swoje żony czy swoich mężów. Żeby było jasne, nie chcę się wpychać do waszego życia. Jeżeli jesteście ludźmi niewierzącymi, nie jesteście uczniami Pana Jezusa, to tym bardziej nie mam prawa cokolwiek wam mówić i na cokolwiek zwracać uwagi. Szanuję po prostu wasze życie. Ale jeśli jesteście za takich, się uważacie, uczniami Pana Jezusa, to nie macie prawa, aby to czynić. Dlatego, że Pan Jezus, jeżeli jesteś człowiekiem zbawionym, zawarł z tobą przymierze. I nawet jeśli jesteś niewierny Panu Jezusowi, to On pozostaje w tym przymierzu wierny. Więc jeżeli twój mąż, twoja żona są niewierni, to ty zawarłeś przed Panem przymierze i masz być temu człowiekowi wierny, wierna. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że nie jest człowiekiem zbawionym, nie jest człowiekiem narodzonym na nowo i trudno, nic na to nie poradzę. Musisz się na nowo narodzić, człowieku, więc nie zabieraj głosu w sprawach małżeństwa. Jeżeli jest problem, to musimy zrozumieć, że problem nigdy nie leży po jednej stronie. Nie ma takiego małżeństwa, w którym jest jeden cudowny, krystaliczny, doskonały człowiek i po drugiej stronie jakaś wredna istota, która tylko czyha na dobro tego drugiego. Bo gdyby tak było, to ta wredna istota, widząc świętość, doskonałość tej drugiej swojej połowy, natychmiast by się nawróciła. Jeśli więc twój mąż lub twoja żona zachowują się w sposób, który nie przystoi, to pamiętaj, że ty sam do tego dołożyłaś swoją cząstkę. I wystarczy trochę pokoju, aby przed tym człowiekiem, wręcz upaść czasami na kolana, powiedzieć: przepraszam, przepraszam, ze względu na Jezusa Chrystusa, przepraszam. I małżeństwo można uratować. Problem w tym, że wielu ludzi zasłania się Biblią, zasłania się swoją religijnością, a tak naprawdę ci ludzie niestety nie są narodzeni na nowo i szukają tylko pretekstu, aby pozbawić się małżonka, żony czy męża. Nigdy Bóg na to nie wyrazi zgody. Masz do tego prawo, jeżeli twój mąż lub twoja żona zostali prostytutkami, to masz do tego prawo. Ale jeśli twój mąż i twoja żona nie zostali prostytutkami, to nie masz do tego prawa. Żadnego. Pamiętaj o tym, zanim podejmiesz decyzję, która tak naprawdę obróci się tylko przeciwko tobie. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.